Siemanko YouTube, z tej strony Kamyk i dawno mnie nie było, dawno nie było FIFA, to co, połączmy to, znaczy FIFA, jak FIFA, tak? Po prostu zagramy drafty, będziemy robili drafty, bo robią ludzie drafty i robią te 193, dlatego mówię, kurczę, ja byłem całkiem niezły w te drafty, całkiem mi to wychodziło. No i zobaczymy, jak dobrze mi pójdzie, czy jeszcze jest ta moc, czy już za stary jestem na to, żeby robić dobre drafty. Są zielone karty, które mają po 98, 96, 97 overall, więc myślę, że jesteśmy w stanie coś dobrego zrobić. 191 to jest taki minimum, a 192 myślę, że jesteśmy w stanie zrobić na tym filmie, więc zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów. Link w opisie. No to co, czas na pierwszy draft, zaczynamy, zobaczmy z czym się jedzą te drafty w lipcu. W lipcu, na początku lipca. 4-2-2-2 brzmi jak plan, dużo SPO-ków, ale też widziałem, że są właśnie takie ikony, jaką jest Ronaldo Nazario na ręce. Spoko, jakby gitara. Zaczynamy całkiem nieźle, jest Aubameyang, jest Mertens, oczywiście idziemy w overall, więc Aubameyang jak najbardziej spoko, tym bardziej, że można tutaj na przykład mieć Bruno Fernandesza, myślałem bardziej o Toty albo Totsie, ale niech będzie Bruno Fernandes, który ma 90 overall. No i teraz zobaczmy tutaj, okej, okay, tutaj Dani Olmo, niech będzie Dani Olmo, a na SPD, no jest Makalele, okej, jest ikona, więc zawsze spoko, przynajmniej nie będziemy musieli się martwić o zgranie. Jest Casemiro, jest Chiellini, Busquets, Ndidi, tutaj byłby pod zgranie, ale Casemiro jak zrobimy, zamienimy tak, to zgranie nadal będzie. No dobra, zobaczmy jakich mamy środkowych obrońców, żeby później wiedzieć kogo dawać dalej. Jako jest Hermoso, wiadomo Varana można mieć w lepszej wersji. Jest też Hummels 93 i okej, bierzemy go, bo idziemy pod overall. Na bramce niestety, no ten Hummels i on będą ze sobą współpracowali. Mamy Lokaszoła, który jest idealny pod Bruno Fernandesza. No i w tym momencie zakończymy nasz podstawowy skład z... Niech będzie Azpilicueta i mamy 90 overall i 86 zgrania. Całkiem przyzwoicie. Zobaczmy tylko, czy możemy mieć lepszego bramkarza. Niewiele lepszego, ale możemy. Jest też Schmeichel, ale... Handanowicz na tę serię A nie za bardzo. Myślę, że najlepszym wyborem może być ten Dawid De Gea. Mimo, że jest Handanowicz 3 overalla większy, to weźmiemy tego pana. Sergi Roberto. Roberto da więcej zgrania i De Gea da 100 zgrania, ale ten overall spada w składzie. Na razie nie było jakichś takich, wiecie, petard kitoców, ale jest Chilwell 95 i o to nam chodziło. Bang, wskakuje do składu i w tym momencie mamy 190. Nie wiem jaki jest rekord, napiszcie mi jaki jest rekord draftu aktualnie. Jestem ciekawy, jaki draft musiałbym zrobić, żeby ten rekord przebić, ale jest Garincha. Jest też Leo Messi. Teraz pytanie, czy my Leo Messiego wcisnęlibyśmy do składu? Na tego SPO chyba tak. Garincha, no nie wszedłby do składu. Mamy minus 4, ale na spokojnie. Myślę, że na luzie damy radę to poprawić. Jedziemy dalej. No musimy jak najwyższe overale pakować do składu. Jest Ars, niech będzie. Przesuwamy. Nadal jest 90 i 96 zgrania. Potrzebujemy też prawego obrońcy. Jest Garincha, a jest Paredes na prawą obronę. On bez Messi miał w sumie zgranie i to by nie było złą opcją, bo Messi miałby wtedy full. Ten Garincha znowu nam nie pasuje, więc ten Paredes daje nam spoko opcji. Na razie jest 190, ale teraz potrzebujemy tylko wysokich overalli. No niestety, nikt tutaj z nich nie ma wysokiego overalla. Jest 190, czy będzie 191 albo więcej? Mamy Cavaniego, no tutaj niestety, no nie ma szału, 87, weźmy go i przesuńmy, czy to nam da 91, na razie nie, mamy dosyć przeciętną ławkę rezerwowych, bo 84, potrzebujemy w górę, coś lepszego i Mount jest Ederson, Mount do składu by teoretycznie mógł wejść, ale myślę, że ten Ederson tutaj na ławkę nawet nam podniesie ocenę składu, bo tego Mounta ja nie za bardzo też będę miał gdzie wrzucić. Dlatego Ederson 94 wskakuje do składu i mamy 91. Także wygląda to nieźle.
No i potrzebujemy tylko zastąpić jeszcze dwa niskie overale wysokimi. I takim jest Jan Oblak i Lukas Leiva. Leiva do składu też nie wejdzie, dlatego Jan Oblak ląduje na ławce. I w tym momencie, no, brakuje nam jednego zgrania, ale nie sądzę, żebyśmy nie trafili żadnego z trenerów tutaj do składu. Dalej lecimy i niestety ostatni wybór tragiczny, Quagliarella. No i to 91 chyba się zakończy właśnie w taki sposób, 91 i no tutaj już nam trener daje 191. Jeszcze możemy w sumie Dawida De Gea spróbować zmienić, czekajcie. Jeżeli zmienimy Dawida De Gea z Oblakiem, nadal jest 91. I chyba już ciężej. No tutaj zabrakło nam obrońcy, ale tak to składzik, powiem wam, naprawdę petarda. No i zabrakło tej ławki rezerwowych, bo gdyby tutaj był jeszcze jakiś 90-91, no to naprawdę kozak. Ale start petardini. 191 na start, ale lecimy, wstawujemy w 193. Czy się uda? Zobaczmy. No to co? Ćwierćfinały, wracamy z BetClickiem. Macie kod Kamyk 550, jeżeli się rejestrujecie na BetClicku, macie link na dole, to sprawdźcie, jeżeli chcecie wstawiać zakłady na euro, bo my w meczu Czechy-Dania wybrałem bardzo ciekawy zakład kombinacyjny. Wchodzimy w zakłady kombinacyjne i wynik meczu, slash obie drużyny zdobędą bramkę. Stawiam, że Czesi wygrają, ale i Dania, i Czechy zdobędą bramkę. Na to jest kurs aż 9,20, ja dzisiaj na grubasie lecę i to stawiam. A Ukraina kontra Anglia klasycznie powyżej 2,5 bramki za kurs 2,03. Myślę, że Ukraina może wcisnąć jedną, ale Anglia wstrzeli z 2-3 i to tak się zakończy, więc myślę, że Anglia z awansem. I tak Ukrainie bardzo dobrze poszło, natomiast kurs 2-3 i to wybieram. Tak wygląda mój kupon. Za stówkę postawione z 1642 do wygrania. Tutaj jeszcze mam taki z 11. Jeszcze 11 na finał będzie, to będziemy wiedzieli, ale no tutaj, że zwycięzcą zostaną Czesi całego turnieju. Cały czas to wygrzebam, jeżeli Czesi awansują i pokonają Danię, no to cały czas potencjalna wygrana będzie, później tylko półfinał i finał i 3000 przytulone. Także takie kupony. No i co, trzymamy kciuki i oglądamy dzisiejsze mecze. Let's go, kolejny draft. No, powiem wam, możemy się rozkręcać. 4, 2, 3, 1. Ciekawe, bez skrzydłowych natomiast. 4, 2, 2, 2. 4-2-2-2 mnie cały czas jakoś tak, te SPO mnie przekonują do tego. Jest Leo Messi na start z 98. Let's go. Potrzebujemy do niego jakiegoś petardy zawodnika, jakim jest Ronaldo Nazario 96. Taki start, to powiem wam tak. Lepiej nie będzie. Chociaż można było tutaj wybrać Cruyffa, który mógłby grać na SPO, ale celujemy jak najwyżej. Bierzemy Kevina De Bruyne. No i na razie wygląda to dobrze. Jakiś Zidane, to nie jest Pablo Hernandez. No dobra, Pablo Hernandez, może zastąpmy cię jakimś ofensywnym zawodnikiem i tutaj powinno być dobrze. Jest petarda, jest Karim. Ojej, jeszcze tutaj zgranie pod Messiego, jest Karim. No, wygląda to co najmniej solidnie. Teraz sprawdźmy, jakiego będziemy mieli środkowego obrońcę. Mamy Jose Fonten, tylko to jest Liga okej. Okay. Zobaczmy bramkarza. Ojej. No dobra, weźmy z Premier League, ale potrzebujemy wiedzieć, jakiego mamy bramkarza. Oj, tu może być dobrze. Tu może być dobrze, Manuel Neuer w wersji Team of the Year. No to teraz pytanie, jak my to zrobimy ze zgraniem? Kto jest drugim środkowym obrońcą? Jest Piqué, jest Romero, ale to... Hiszpania. Tu jest Serie A. Dobra, weźmy Romero. Później będziemy się martwić z graniem. Potrzebujemy jakiejś ikony do środka pola. Ale jej nie ma. Nie wiem, co by zgrało nam tutaj lewą obronę. Grimaldo wygląda dobrze. No tylko, że to jest taka liga. Teoretycznie... no nie, bo tam Hiszpana też nie mamy. Jest Mendy, tak? Który daje City i daje nam zgranie. Z 4 overalla mniej. Ale dobra, weźmy Mendiego na razie. Na prawą obronę. Zobaczmy, kto tam będzie. Jest Cuadrado i okej. Jest jakieś tutaj Serie A połączenie. No zobaczymy, może jakimś cudem to wyjdzie. SPD, jakiego mamy? Jest Henderson, jest Kante. Dobra, Kante łączy się tutaj z Benzemą. Jest 92.
Jest 92, ale teraz no tutaj tak naprawdę jest mnóstwo zmian. Potrzebujemy innych środkowych obrońców. Jest Roberto Carlos na lewą obronę. Do Neuera na razie nikt, ale to nam daje plus 8 zgrania, bo wtedy i Neuer ma, i tutaj jest połączenie. No, wygląda to świetnie. Jest 91 co prawda, ale spokojnie, bo na ławce rezerwowych jeszcze mamy w miarę słabych zawodników. Jest Pepe. Nic nam nie daje. Kai Walker na środek obrony też nic nam nie daje. Robertson na lewą obronę też. No, teoretycznie jest wyższy overall, tylko De Bruyne będzie miał wtedy. Okej, weźmy tak. Okej, dobra, zobaczmy, co może nam dać ławka rezerwowych. Potrzebujemy solidnego zawodnika. Jest João Cancelo, ale jest też Busquets na SPD i możemy zrobić coś takiego. Busquets na SPD, pyk. Pyk plus 9. Okej. Jest jakiś tam zalążek czegokolwiek. Mamy nadal 91. Potrzebujemy pozmieniać paru zawodników. Jest Rebic 91. Czy ktokolwiek z tych zawodników nam coś daje? Nie. Zamieniamy Rebicia z Paulo Hernandezem, z Hitonem i mamy 100, znaczy 92. Brakuje nam 13 aż z grania. Ale jakaś dobra ikona do środka pola dałaby nam tutaj sporo, ale niestety trafiamy bardzo słabo. No naprawdę, potrzebne było nam jakaś, nie wiem, może ikona na prawą obronę, na środek obrony. Ale jest źle, jest bardzo źle, no. Możemy wymienić tutaj, mamy trzech bardzo słabych zawodników, ale to daje nam nadzieję, że ta czwórka, która tu będzie, będzie petardą i tak musi być, czy nie musi? No nie musi, Saint-Maximin. Oj, no niedobrze. Tutaj naprawdę tych trzech zawodników musiało być petarda jeszcze pod zgranie, ale zobaczcie, co leci, no przecież to jest jakiś żart, to jest nieśmieszny żart. Ja naprawdę nie mam siły już. Dlaczego tak mi robią, no? Taka petarda starta, zobaczcie później pod koniec, co sypie. Dobra, jest Martinez, tak? Daje wysoki overall. Muriel jakby spoko, ale to nadal nam nie da zgrania w żaden możliwy sposób. To jest 92, ale ławka za słabo, tutaj za słabo zdecydowanie. Nawet 93 nie będzie bez zgrania. Początek petarda, no, ale i ten Neuer też, ale później się po prostu posypało wszystko. I też brak tego zgrania zrobił jednak swoje. Nawet tutaj nie będę próbował czegoś więcej. Chyba ta formacja nie jest najlepsza. Nie wiem, który to już raz mówię, ale to jest ostatni draft, jaki dzisiaj robię. Naprawdę, już nagrywam ten ostatni draft po raz któryś. Dobra, 4-3-3 ofensywnie. Jeszcze tej formacji nie robiłem. Potrzebujemy dobrego startu. Cristiano Ronaldo, no niby jest to dobry start, niby fajnie, ale dlaczego nie wersji Team of the Season? Tyle, ile widziałem Team of the Season Ronaldo. Ikon, to się po prostu w głowie nie mieści. A jak my zaczynamy draft, to robimy coś takiego. Po prostu jest to smutne. No może Garincha na prawe skrzydło. A może nie. Messi, Vasquez. Weźmy Vasqueza. Ja wiem, że Vasquez jakby ta sama liga, ale niższy overall. Romarinho, Brand, David Silva. Weźmy David da Silva, on ma jeden overall niższy, ale ta liga hiszpańska. No i może wreszcie tutaj jest Valverde i to mi się bardzo podoba, bo jest połączenie Realu Madryt. Szkoda, że Cristiano nie jest z Realu Madryt. Jest też Marcos Llorente. No dobra, jakoś to zaczyna wyglądać. Więc szukamy dalej. Ale mówię, potrzebujemy Roberto Carlosa. Właśnie o nim chciałem powiedzieć. I bardzo dobre, że ten Roberto Carlos tutaj wpadł. No i potrzebujemy wiedzieć, jakiego mamy bramkarza, z jakiej ligi. No pierwsza liga jest tragedia, bo nie chcę tego bramkarza nawet tutaj mieć. Jest Thibaut Courtois. Okej, czyli no idziemy ligą hiszpańską i tutaj potrzebujemy jakiegoś Ramosa w Team of the Season. Ale mamy Raula Albiola. Okej, jest jak jest. Wiemy, że zgranie przynajmniej będzie. Ale jak widzicie, no nie chcę sypać totalnie, nie chcę sypać tymi wysokimi overallami. Gdzie są te zielone karty? No gdzie są te zielone karty? Sergio Roberto, zobaczcie, mamy 89. Potrzebujemy teraz naprawdę mega solidnych kart. Nie dostajemy tego. Nie dostajemy tego w ogóle. Jordiego Alba wybierzemy, damy na środek. Okej, no tak naprawdę zmiana napastnika i mamy ocenę, ale come on! Dobra, jest Zakaria, jest Golovin. Overallowo spoko, ale nadal mamy 89. No, powiem wam, że nie wiem, trzeba chyba do Maxa. Max jest chyba najlepszy teraz.
się odezwać. Niby Modric byłby do składu, ale mam tu 95 Wijnalduma i ja nie jestem chyba w stanie odmówić temu Wijnaldumowi. No nie mogę takiego overalla odrzucić, więc bardzo dobrze. Więcej tych kart, więcej zielonych kart z wysokim overallem i takiego Garincze jeszcze więcej. Dajemy go na prawe skrzydło i mamy już full zgrania. To mi się podoba. To idzie coraz lepiej. Potrzebujemy oczywiście zmian na środku obrony, ale takie wybory są dobre. Takie wybory są bardzo dobre, bo mamy Alessandriniego i mamy już 90 overall, a jeszcze mamy 5 wyborów. No i teraz musi jeszcze jakaś ikona, jakiś hulit jakby wpadł, to było spoko. Ale że trafiamy Grimaldo też jest bardzo dobrze, bo to 90 overall i nasza ławka wygląda tak, że mamy 95, 92, 92, 91, 90. No i potrzebujemy kolejnych wysokich overalli. To jest dobra informacja, bo mamy Leo Messiego. Mamy Leo Messiego, nice. A jak damy tu Messiego, to spadnie. Okej. Okay. Nieważne. Dajmy tutaj Leo. Leo 93 leci sobie dalej. No i ławka wygląda przesolidnie. A jeszcze mamy dwa wybory. No tutaj nie będzie zbyt dobrze, ale to nadal jest Mares, który ma 89 overall. I no teraz nasza ławka wygląda tak, że mamy 191. Potrzebujemy jeszcze kogoś do składu. Najlepiej by było jakiegoś Ruda Hulita albo innego Zinedina Zidana, ale niestety nie będzie, jest Watkins. No i tak jak właśnie szło słabo, tak idzie cały czas to słabo. Myślałem, co się stanie, jeżeli wpuścimy tutaj Vasqueza, ale Vasquez mocno nam tutaj obniża overall. Czy jesteśmy w stanie coś zrobić tutaj innego? Chyba nie, nawet nie podwyższy nam to oceny, więc no będzie 91, weźmiemy sobie Hiszpana, on nam da 95, ale to jest znowu 191 i powiem wam, są ciężary, dajcie znać jakie są robione w tym momencie najlepsze drafty, bo ja muszę spróbować może na live zrobić ten najlepszy draft, bo zawsze szło mi dobrze, zawsze byłem draft kingiem, a teraz jestem draft loserem. Nie wiem, czy zauważyliście w trakcie filmu, że zmieniłem koszulkę, tak? Dla zauważalskich gratulacje. Ja stąd spadam, mam nadzieję, że widzimy się na live'ach. Przypominam, że streamuję codziennie na Twitch TV, niż drugą wjeżdżę F1. Betclick, linki na dole. Trzymajcie się, do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!